cieszy mnie taki ranking, który powstał i że te wyniki tego rankingu, dlatego że to świadczy o tym, że informacje na temat problemów, z którymi spotykają się osoby niesłyszące, coraz bardziej dociera do społeczeństwa i o to chodziło. Przypuszczam, że to także jest spowodowane coraz większą obecnością tłumaczy języka migowego w wielu imprezach i wielu relacjonowanych w mediach spotkaniach, wydarzeniach, które z racji obowiązku, ale także coraz, myślę, bardziej rozprzestrzeniające się kultury dostępności są również udostępniane osobom niesłyszącym i angażowani są tłumacze języka migowego, bo dla osób niesłyszących to jest główna forma likwidowania bariery i dostępności. Tłumacz języka migowego, który umożliwia dostęp do treści przekazywanych w trakcie wydarzenia. Ustawa o dostępności, która obowiązuje od kilku lat, myślę, zrobiła tutaj bardzo duży postęp. Dzięki temu właśnie się dzieje, ponieważ instytucje publiczne, instytucje kulturalne no, zwracają nagle na to uwagę, że ta dostępność ma być, ta dostępność musi być. Wiele projektów jest obwarowanych nawet takimi zaleceniami czy wymogami, że ma być to dostępne dla tak naprawdę każdej grupy odbiorców. Stąd przypuszczam, że wzrost jest zainteresowania nauką języka migowego i w ogóle tą tematyką. Natomiast póki co jeszcze na razie zbyt wielkiej różnicy nie odnotowujemy jako Polski Związek Głuchych, czy organizacja, która się zajmuje wsparciem na co dzień, takim asystowaniem osobom niesłyszącym, ale także likwidowaniem tych barier w komunikowaniu, ponieważ nasi pracownicy są również tłumaczami języka migowego i w tym zakresie no, jest to narzędzie niezbędne dla nas do wspierania osób niesłyszących. Także wspieramy instytucje kultury, które często zwracają się do nas o to, aby pomóc im właśnie te bariery i w dostępności, tą dostępność umożliwiać, czego przykładem mogą być wydarzenia organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, wykłady, spotkania z autorami, czy Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, czy na przykład wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej. Ale po co w ogóle nauka języka migowego i dlaczego? Otóż społeczność osób niesłyszących w Opolu, to jest około 30-40 osób, które tutaj mieszka na terenie miasta bądź bardzo blisko i korzysta z naszej pomocy i naszego wsparcia, potrzebuje tego na co dzień w życiu codziennym, bo to jest warunek ich samodzielnego funkcjonowania. Te osoby chcą funkcjonować, chcą decydować, chcą wiedzieć, co się dzieje i chcielibyśmy, żeby to ten poziom ich życia, czy jakość ich życia była porównywalna i żeby one mogły czuć się też dobrze między nami. Więc my pomagamy osobom, ile osób pomaga tym naszym niesłyszącym? W ramach Polskiego Związku Głuchych w tej chwili pracuje 5 osób, które pełnią funkcję asystentów. To są osoby migające. Z tego 4 osoby są takimi, które mają uprawnienia na poziomie pozwalającym być tłumaczem biegłym w sądzie, w sprawach karnych, w sprawach sądowych, takich najtrudniejszych. Ponieważ tłumaczenie, które się wykonuje na co dzień w sprawach życia codziennego, no nie nastręcza bardzo dużych kłopotów. Natomiast już sądowe tłumaczenie to jest duża odpowiedzialność. Natomiast ile osób może uczyć tego języka migowego? Więc mamy tak naprawdę 4 lektorów wykształconych. Z tego 2 jest takich najbardziej czynnych. Jedną osobą jest nasza pani prezes, która jest osobą niedosłyszącą, więc ma dodatkowe kompetencje, ponieważ jakby jest wewnątrz, na żywo, na co dzień w tym świecie, jako osoba słabosłysząca, boryka się z tymi problemami. Reasumując, cieszę się, że zainteresowanie gdzieś tam w mediach jest widoczne. Cieszymy się, że coraz więcej rzeczy jest dostępnych w tym zakresie dla osób niesłyszących. To też jest widoczne w Opolu? W Opolu to też jest widoczne, bo tak jak już wspominałem, na przykład Centrum Dialogu Obywatelskiego ma stałą współpracę z nami i każde wydarzenie typu Obywatelski Czwartek bądź jakieś wydarzenia inne, okolicznościowe, staramy się ich wspierać i im pomagać i tłumaczone są na język migowy. Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka Miejska organizuje często cykle wydarzeń, które też były i będą i są tłumaczone na język migowy. Teraz we wrześniu mamy kilka wykładów, spotkań z autorami tłumaczonych właśnie na język migowy dla osób. Także widać to. Tak samo była taka bardzo dobra praktyka i mam nadzieję, że będzie można do niej wrócić, gdzie pan prezydent, spotykając się na żywo z osobami niesłyszącymi, korzystał z naszych usług, co zaowocowało tym, że osoby niesłyszące też się włączały do dyskusji potem na czacie, czyli jakby aktywizowały
zdecydowały się, bo poczuły się docenione i ważne, i że ktoś szanuje ich głos, ich zdanie i chce też im przekazać różne ważne informacje. Także myślę sobie, że województwo opolskie no, jest dobrze. Myślę, że będzie lepiej. Nie, że lepiej już było, tylko że będzie lepiej. Oczywiście są pewne rzeczy, które można by poprawić, ale idziemy w dobrą stronę. Samo miasto Opole też jest takim przykładem, jeżeli chodzi o inne miasta, bo z innymi miastami, czy z Nysą, czy z Kędzierzynem takimi większymi, czy z Kluczborkiem, to nie mamy też takich aż tak dobrych doświadczeń. Oczywiście czasami, jak są sytuacje gardłowe, to korzystają z naszej pomocy, wsparcia, kiedy ktoś w jakiś sposób im zwróci na to uwagę. Natomiast sami od siebie, to ewidentnie tutaj, czy urzędy, czy osoby w mieście Opolu, czy w instytucjach kultury, czy w samym urzędzie miasta, mają taką świadomość, chcą. Mamy nadzieję, że to będzie jeszcze się rozwijało.